Witajcie na kanale Nagadyskant.pl. A ze mną jest dzisiaj Maja i Nadia. I przed nami wielki test z namnomsami, bo słuchajcie, mamy tutaj namnomsy, ale takie w wersji squishy. Dziewczynki będą miały wielkie zadanie odgadnąć wszystkie smaki. Zobaczymy, kto zrobi to najlepiej. Jak wiele mamy naszych kolorowych namnomsów, wszystkie wyglądają przepysznie, ale czas wybrać pierwszego namnomsa. Nadia, którego wybierasz? Co? Może tego. No, tego? Okej, pierwszy wybrany, to czas go otworzyć. Te szady tutaj od razu? No to śmiało, musimy tutaj go rozwiązać, no i otworzyć. No dobra, to co, otwieramy? Tak. I? Wow, otworzony namnoms, okej. Ostrożnie! I co? Mięciutki? Tak. Jak prawdziwe squishy? Słodki, nie? I jeszcze ma taką zawieszkę z boku, że możemy go sobie przyczepić do czegoś. Pokaż. Maja, sprawdź też. Fajny? Mięciutki? Tak. Przyjemny, nie? Można go pozgniatać, ale radę taką kulkę zrobić z niego. Tak mocno, mocno go... Wow, no dobra, zobaczcie, Maja, ile siły ma. A teraz go tak wyprostuj, żeby się... wrócił do formy. Pięknie! Ekstra! No to co? Za chwilę wyjmujemy kolejnego. Czy Nadia, dałaś radę odgadnąć zapach? Co to jest? Powąchaj. Baweczka. Baweczka? Bardzo dobrze! Słuchajcie, Nadia pięknie zgadła, bo on tak słodziutko pachnie, ten namnoms, że od razu każdy by powiedział, że jest to właśnie babeczka. To Maja, twoja kolej. Kogo wybierasz? Maja takiego czerwonego namnomsa wybrała. No super! No to co? To otwieramy i jego. Tutaj mamy zawiązane. Okej. I wyjmujemy. Ciekawe jak z tym namnomsem, czy też będzie tak prosto zgadnąć. Dobra, no to co? Dało radę otworzyć? Tak. Pewnie, to wyciągamy namnomsa. Uhuhu! Wszystko już, Maja, co ty jeszcze tam szukasz? Namnoms wyjęty! Dobra. I co, mięciutki? A jak pachnie? Ładnie? Maliną. Maliną? Zaraz sprawdzimy, czy to prawda. A można go pozgniatać? Można. Ojejku, nawet ja już czuję ten zapach. Pięknie pachnie. To zobaczcie, Maja teraz wyciągnęła tego namnomsa. Spójrzcie, jak on się zgniata, jak prawdziwy squishy. Widzicie? Wow, całą jedną ręką go można zgnieść, a on i tak powraca do swojej formy. No i cudnie pachnie. Mam truskawkę. Truskawka, no, czyli widzicie, Maja była bardzo blisko, ale jednak jest to zapach truskawki. Proszę bardzo, trzymaj nam nosa. Nadia, ty wybierz sobie kolejnego, który chcesz? Ten fioletowy, no to otwieraj od razu. Zobaczymy, czy tutaj też uda się tak łatwo odgadnąć zapach. I co, otworzone? Tak. No to wyjmujemy drugiego nam nosa. On też ma takie, zobaczcie, opakowanie, w ogóle jak byłby rzeczywiście prawdziwą babeczką, taką pachnącą owocami. Czym pachnie? To chyba... No, co to może być? Oj! No! Owoce? Słodycze? Owoce. Owoce, czyli na pewno owoce. A co może być fioletowe i takie pachnące? Co? Jak to pachnie? Borówką, pewnie, że tak. Ja na początku myślałam, że to może będzie jagoda. Pokażmy Mani, co? Żeby powąchała, zobaczy, jak ładnie pachnie. Super, nie? Piękny, taki świeży, owocowy zapach ma. I słuchajcie, wszystkie te namnomsy, to jest w tym najlepsze, że po prostu się tak ekstra zgniatają. Możemy się nimi super pobawić. Ten też tak bardzo ładnie pachnie. Wszystkie pachną cudownie. A którego najmocniej zgnieciecie? Co? Nadia, weź tamtego, dasz radę go zgnieść jak najmocniej? Co? Oj, chyba Nadia nas pokonała. Zobaczcie, jak mocno zgniotło. Ma i też całkiem nieźle idzie. Oj, naprawdę, widzicie? Tak, a one cały czas wyglądają fajnie po tym, jak wrócą do normalnej formy. No dobra, no to co, Majka? Pora na twojego drugiego namnomsa. Kogo sobie wybierasz? Co? O, ten wygląda tak fajnie, zobacz. No proszę. Czas go otworzyć. No to bardzo proszę, zobaczcie. Maja już też wyciąga swojego namnomsa. Zobaczymy, jaki będzie miał zapach, bo wygląda tak bardzo ładnie. Chociaż mi się chyba bardziej podobają te intensywne kolory.
I co, jak pachnie, Maja? Watą cukrową. Watą cukrową? Rzeczywiście, tak bardzo słodko, nie? I taki mięciutki jest, co? No dobra, to słuchajcie, teraz robimy wielki challenge. Sprawdzimy, kto rozpozna więcej zapachów wszystkich nam nomsów. Bardzo proszę dziewczyny, o paski na głowę, właściwie na oczy dokładniej. Ja zabieram wszystkie nam nomsy, wszystkie. Zrobię taki mały miszmasz i będziemy sprawdzać, kto ile odgadnie na cztery nam nomsy. Bardzo proszę, pierwszy to tylko Wam pokazuję i pierwszy wędruje do Mai. Ej, nie ma podglądania! O nie, no to słuchajcie, nie ma, ja się tak nie bawię. Bardzo proszę, to zaczyna Nadia. Nadia, pokaż oczko zamknięte. Łapkami nie wolno, tylko pod nosek Ci podam. No, co to może być, co? Borówka? Nie, niestety się nie udało. No to teraz słuchajcie, damy szansę jeszcze Mai. Uwaga! Bardzo proszę, pod nosek. Co to może być? Wata cukrowa, moi drodzy. Niestety dziewczynki nie zdobyły po punkcie w pierwszej rundzie. No dobra, to teraz bardzo proszę, runda numer 2. Na razie jest 0-0. Nadia, bardzo proszę, przygotuj się. Co to może być? No poczekaj, tu masz pod nosem. Babeczka? Babeczka, zgadza się, Nadia zdobywa pierwszy punkt, świetnie. A teraz przychodzi kolej na Maję. Uwaga, Maja, pokaż nosek. Co to może być? Truskawka. Truskawka, też jeden punkt Maja zdobywa, czyli jest 1-1. To teraz słuchajcie, pora na następną kolejkę. Uwaga, Nadia przygotowana? Nosek proszę podać. Aha. Truskawka. No nie, niestety się nie udało, nie była to truskawka. No i teraz jeszcze czas na Maję. Uwaga, Maja, co to będzie? Wata cukrowa. Wata cukrowa, super, czyli Maja prowadzi, jest 2-1. I czas na ostatnią już rundę. To teraz ostatnia runda. Nadia, masz szansę jeszcze zdobyć punkt. Uwaga, bardzo proszę. Co to? O kurczę. Jeszcze raz chcesz? No, co to może być? Czy to jest... Nie, no Nadia, no co ty? Zostajesz z jednym punktem, jak mogłaś nie zgadnąć? Teraz jeszcze czas na Maję, uwaga. Maja, pokazuje nosek. Uwaga, i co my tu mamy? No. Nie, słuchajcie, no jak nie, jeszcze raz. No dobra, już nie będzie jeszcze raz. No to słuchajcie, koniec naszego wyzwania. Maja okazała się być lepsza, więc wygrywa 2-1. Udało jej się lepiej rozpoznać wszystkie zapachy, chociaż powiem Wam, że to wcale nie takie proste. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, to zostawiamy co? Babeczka. Kciuki w górę. Pamiętajcie też o subskrypcji i widzimy się w następnym odcinku. Jejku, Nadia. Dobra, pa.